Robert Janusz. Zarządzanie nieruchomościami Centrum. Łódź, ulica Łagiewnicka 12. Telefon 42 658 0053. Telefon 42 658 0053. Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, prywatnych, współwłasnych. Profesjonalna obsługa, najwyższy standard, konkurencyjne ceny. www.zncentrum-loc.pl. Bank Spółdzielczy w Zgierzu zaprasza na wiosenną wyprzedaż kredytów. Kredyt gotówkowy z atrakcyjnym oprocentowaniem 8,9% w skali roku i prowizją 0%. Kredyt hipoteczny, mieszkaniowy lub na dowolny cel. Niskie marże, niewielkie prowizje. Przyjdź, skorzystaj, nie czekaj. Szczegóły oferty w placówkach banku oraz na www.bszzgierz.pl. Nareszcie wiosna. Dlatego szkoda czasu na siedzenie w domu. Ale nie wyłączajcie Państwo jeszcze telewizora. Mamy dla Państwa propozycję nie do odrzucenia. Aby móc nas oglądać o każdej porze dnia i nocy. Po wypadzie na wycieczkę rowerową albo po grillu u znajomych warto zamówić internet w Telewizji Centrum. Od 21 marca przy podpisaniu umowy na 24 miesiące koszt instalacji wynosi tylko 1 zł. A promocja dotyczy wszystkich prędkości internetowych. Oferta ważna do końca maja. Monika Gering, witam Państwa w środowym wydaniu programu lokalnego. Dziś w wydarzeniach powiemy o sprawdzianie wiedzy, jaki pisali wczoraj szóstoklasiści, profilaktycznym badaniu wzroku oraz o szkoleniu pod tytułem Stań przed sądem. Rozpoczynamy jednak od niecodziennej informacji. Nasze miasto od soboty może pochwalić się milionerem, który szczęśliwy los wysłał w kolekturze przy ulicy Kolejowej. Pierwsza informacja, że w Zgierzu, w kolekturze przy ulicy Kolejowej trafiono w losowaniu lotto szóstkę, pojawiła się w ostatnim dniu marca. Tak więc przez wielu mogła zostać potraktowana jako prymaprylisowy żart. Bynajmniej nie był to dowcip. Osoba, która metodą chybił trafił wytypowała 6 prawidłowych liczb, wzbogaciła się o 1 000 000 zł. To u nas padła wygrana. Dowiedzieliśmy się o tym z informacji, która przychodzi na lotomat, ale nie wiemy, kto to trafił, jest to objęte tajemnicą. Wiadomo, że gracz wykupił 2 zakłady na jedno losowanie. Zainwestował w kupon 8 zł. W Polsce dzięki lotto już prawie 1000 osób zostało milionerami. Ze statystycznego punktu widzenia mieli oni wyjątkowe szczęście. Kombinacji liczbowych z 49 liczb, czyli trafienie jednej szóstki, tych kombinacji jest około 14 milionów, bez mała. Tam brakuje niewielki kawaluntek, a więc trafienie jednej szóstki to jest jedna prawie 14-milionowa. Czy kolektura na Kolejowej jest szczęśliwa? A może wygrana w Zgierzu oznacza, że zmniejsza się szansa na ponowne trafienie szóstki w naszym mieście? Nie ma większego znaczenia, gdzie ta szóstka trafiła. Może się pojawić i 3 razy w tej samej kolekturze, może się 5 razy pojawić i może pojawić się za chwilę w następnym losowaniu w Zgierzu. Totalizator sportowy wypłaca nagrody, bo ma z czego. Rocznie Polacy na gry losowe wydają ponad 3 miliardy złotych i wydatki te stale rosną. W roku 2012 Totalizator zarobił 300 milionów złotych. Jest to m.in. zasługa kumulacji nagród i częstych informacji o nowych milionerach. Czy i teraz zgierzanie pędem ruszą do kolektur? Na razie tego nie widać. Nie wierzę w to. Nie wierzę. Także, że nie gram. Był jakiś czas, że grałem trochę, ale nic nie wygrywałem i dałem spokój, no bo traciłem na tym dużo. Rekordzistami pod względem wydatków na gry losowe są Cypryjczycy i Grecy. Przeznaczają na loterię kilkakrotnie więcej niż Polacy. Wydaje się, że mieszkańcy naszego kraju mimo wszystko wolą dorabiać się pracą własnych rąk. Uczniowie szkół podstawowych mogli wykazać się wczoraj wiedzą nabytą przez 6 lat spędzonych w szkolnych ławkach. Był to ostatni pisany według starych zasad test szóstoklasisty i choć miał miejsce w prymaprylis, to młodzi zgierzanie podeszli do niego jak najbardziej poważnie. Beata Piechota. Zaklęty dźwięk Juliusza Jerzego Hendlingera. To jeden z tekstów, z którym uczniowie zmierzyć musieli się podczas testu. Szóstoklasiści mogą uzyskać maksymalnie 40 punktów. Test informuje, na jakim poziomie uczeń opanował czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji oraz wykorzystywanie wiedzy w praktyce.
Dzieci, wiadomo, zestresowane. My również, bo to świadczy o tym, jak przygotowywaliśmy przez całe 6 lat naszą młodzież do tego ważnego dla nich dzisiaj dnia. Test dotyczył języka polskiego i matematyki. Drugiego przedmiotu uczniowie obawiali się o wiele bardziej. To jest jak zawsze najgorsze wtedy na tym sprawdzianie. No i na to poświęcałam praktycznie jak najwięcej czasu. Trudne są zadania. Nawet na próbnym teście, jak pisaliśmy, to tak nie za bardzo nam poszła ta matematyka. Jednak nie tylko rozwiązywanie zadań matematycznych stresowało uczniów. Mieli oni także inne obawy. Że wypisze mi się długopis. Mamy za mało czasu, żeby napisać opowiadanie, obliczyć pola i wydaje mi się, że to nas najbardziej stresuje, że jest mało czasu. Stres dał się we znaki nie tylko szóstoklasistom. W nerwowej atmosferze spędzali czas rodzice, którzy wspierali pociechy w tak ważnym dniu i trzymali mocno kciuki, by test poszedł jak najlepiej. Nieciekawiej poszedł równy. Także przygotowania były dość duże. Stres jest chyba, rodzice chyba mają większe od dzieci. Test szóstoklasisty to pierwszy egzamin, z którym muszą zmierzyć się uczniowie na drodze swej edukacji. Każdemu zależało na zdobyciu jak największej ilości punktów. Może starać się o stypendium Rady Miasta Zgierza, więc jest tu motywacja. Nie mówiąc o tym, że jeszcze pójście do tego wybranego przez siebie gimnazjum. Bo tam będzie dyrektor decydował, czy przyjąć z 20 czy z 40 na przykład, jak ma taką możliwość. Mój tata powiada, że nie trzeba liczyć punktów, tylko pisać jak najlepiej, żeby potem nie być zaskoczonym. Od przyszłego roku zasady testu się zmienią. Będzie miał on dwie części. Pierwsza ma być rozszerzona o historię i przyrodę, trwać 80 minut. Druga ma sprawdzać wiedzę z języka obcego i trwać 45 minut. Jeśli ktoś z przyczyn losowych nie mógł przystąpić do testu 1 kwietnia, będzie mógł to zrobić podczas terminu dodatkowego 3 czerwca. I przechodzimy do kolejnego tematu. Ludzie fałszowali pieniądze już w starożytności. Naziści za pomocą podrobionych dolarów i funtów chcieli zdezintegrować gospodarki państw alianckich. Współczesnym fałszerzom chodzi już tylko o zysk. Narodowy Bank Polski w ramach walki z nimi postanowił wypuścić nową serię banknotów, jeszcze trudniejszych do podrobienia. Kuba Niedziela. Raport o stanie miasta Zgierza, który trafił ostatnio do mieszkańców, zawierał zdanie, że plotki są jak fałszywe pieniądze. Porządni ludzie ich nie produkują, ale bezmyślnie przekazują dalej. Dziś skupimy się nie na plotkach, a na konkretnych przedsięwzięciach, które mają utrudnić życie fałszerzom. Od 7 kwietnia w obiegu pojawią się banknoty z nowymi zabezpieczeniami. We wszystkim jest postęp, również i tutaj w tej dziedzinie jest możliwość wprowadzenia nowych zabezpieczeń i nasz bank centralny, czyli Narodowy Bank Polski, z tego skorzystał. Obecnie używane banknoty funkcjonują w obiegu od roku 1995. Nowością wprowadzoną przez Narodowy Bank Polski będzie niezadrukowane pole znaku wodnego. Dotychczas miejsce to było powleczone pastelową farbą. Nowe pieniądze mają posiadać wyrazistsze kolory i być jaśniejsze. Metamorfozą objęte zostaną wszystkie banknoty oprócz 200. Prace nad tym nominałem jeszcze trwają. Na problem fałszywych pieniędzy szczególnie uwrażliwieni są sprzedawcy i kasjerzy. Osoby biorące czynny udział w obiegu banknotów. Są szkolenia, maszynki są ładne, które wyświetlają wszelkie zabezpieczenia. Najczęściej znaków wodnych jest coraz mniej także na podróbkach. Także to można od razu zauważyć to wszystko. Trzeba patrzeć na barwę banknotu, na znak wodny, na to, czy nie jest on na przykład sklejony z dwóch banknotów, czy formą swoją, wielkością nie różni się od powszechnie używanych. Ważne jest sprawdzenie nitki zabezpieczającej, wypukłości farby na banknocie oraz wyrazistości napisów wykonanych najdrobniejszym drukiem. Ilość zabezpieczeń sprawia, że polskie pieniądze nie są często fałszowane. Patrząc z perspektywy naszego banku, jest tego niewiele. Wiem, że takie są statystyki, że na 1 000 000 banknotów będących w obiegu 8 może być fałszywych. My na szczęście tutaj w naszym banku rzadko się z tym spotykamy. Jeśli dojdzie już do takiej sytuacji, sprawa nie jest bagatelizowana. Świadomy obrót fałszywymi banknotami to przestępstwo. Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, trzeba osobę, która przyszła z takim banknotem, niestety wylegitymować, sporządzić protokół, który jest przekazywany do komendy, gdzie są już poczynione dalsze czynności. Każdy, kto podrabia, przerabia bądź używa jako autentyczny taki dokument, musi liczyć się z tym, że jest to przestępstwo, które zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.
Jeśli mamy wątpliwości, czy posiadany przez nas banknot jest autentyczny, powinniśmy zgłosić się na policję lub do placówki bankowej. Podejrzane pieniądze trafią do ekspertów z Narodowego Banku Polskiego. W przypadku, gdy banknot jest tylko zniszczony, zostanie nam zwrócona jego równowartość. Jeśli natomiast podejrzany pieniądz będziemy próbowali wydać, rozmienić lub przekazać dziecku jako osobie niewzbudzającej podejrzeń, wtedy narażamy się na odpowiedzialność karną. Że łatwiej zapobiegać niż leczyć, słyszymy w ramach każdej akcji profilaktycznej. Badania statystyczne są alarmujące. Polacy zbyt rzadko się badają, ale i bagatelizują sygnały ostrzegawcze. W Zgierzu trwa kampania społeczna uświadamiająca mieszkańców, jak ważne są wizyty u okulisty. Beata Piechota. Do 5 czerwca trwała będzie akcja, dzięki której wszyscy podróżujący komunikacją miejską po okazaniu biletu miesięcznego będą mogli bezpłatnie przebadać wzrok w jednym z dwóch gabinetów okulistycznych w Zgierzu przy ulicy Parzęczewskiej 9 oraz placu Kilińskiego 9. To dobry pomysł? No, chyba tak, no, chociaż nie każdy jeździ autobusami, nie każdy ma bilet miesięczny, no ale... Dla ludzi, którzy posiadają, to tak. Wzrok jest najważniejszy. Z biletem miesięcznym, darmowe sprawdzenie wzroku, coś ciekawego dla Zgierzan. Taka okazja, to trudno się oprzeć. Celem wydarzenia jest uświadamianie mieszkańców naszego regionu, jak ważne są badania wzroku, regularne wizyty u okulisty. W tym wieku to oczywiście wzrok troszkę słabszy jest, więc trzeba okulary nosić, ale tylko do czytania. Każdy ma problem ze wzrokiem, nie każdy problem musi być korygowany okularami, ale możemy na przykład pomóc sobie, żeby wzrok był bardziej wypoczęty, stosując okulary na przykład z antyrefleksem. I wtedy nasza praca przy monitorach komputerowych szczególnie będzie bardziej komfortowa. Wielu Polaków nigdy nie było u okulisty. Młodzi ludzie cierpią na krótkowzroczność. Z daleka się nie widzi. Jest ciężko bez okularów. O oczy trzeba dbać. Każde badanie okulistyczne czy optometryczne rozpoczyna się od wywiadu z pacjentem. Pytany jest on przede wszystkim o wiek, stałe leki, jakie zażywa, przebyte choroby, warunki, w jakich pracuje bądź uczy się. Badanie jest bezbolesne. Może być wykonywany wielokrotnie. Wykonywane jest u osób dorosłych, kobiet w ciąży, a także u dzieci powyżej 2 roku życia. Jedyną rzeczą przy porażaniu, lekiem porażającym akomodację, może być światłowstręt, rozszerzona czasowo źrenica i pogorszone widzenie też czasowo. Badanie komputerowe wzroku nie jest wystarczającym w ustaleniu korekcji okularowej, jednak niezwykle ułatwia i przyspiesza ono pracę optometryście lub okuliście, a pacjentowi zapewnia komfort i wygodę. Każdy podróżujący komunikacją miejską, zanim uda się do okulisty, może wcześniej przebadać się na przystankach autobusowych, na których zainstalowane są plakaty wzorowane na tablicy optometrycznej. Miejskie usługi komunikacyjne chcą zachęcić mieszkańców do kupowania migawek i skorzystania z rekompensaty w postaci darmowego badania. Drugim jakby takim aspektem tej akcji jest jakby przetestowanie możliwości pozyskiwania dodatkowych dochodów dla budżetu miasta poprzez sprzedaż miejsca reklamowego na przystankach. Akcja ma charakter społeczny, więc miejskie usługi komunikacyjne na razie na udostępnianiu przystanków nie zarabiają. Niekorzystne działanie klimatyzacji, złe oświetlenie podczas czytania, godziny spędzane przed ekranem komputera – to wszystko wpływa na kształtowanie się wad wzroku. Lekceważenie objawów może doprowadzić do poważnych schorzeń. Warto więc zacząć dbać o oczy, tym bardziej teraz, gdy można skorzystać z takiej okazji. Odwiedzający Wyspy Brytyjskie powinni pamiętać o obowiązującym tam ruchu lewostronnym. Konsekwencją tego rozwiązania jest kierownica umieszczona po prawej stronie samochodu. Tak skonstruowane pojazdy będzie można coraz częściej spotkać też na polskich drogach. Czy wpłynie to na bezpieczeństwo ruchu, sprawdzał Kuba Niedziela. Pojazdy wyposażone w kierownicę po prawej stronie coraz częściej spotykane są na polskich drogach. Jeżdżą nimi turyści i odwiedzający nasz kraj rodacy. Można poruszać się takim samochodem, jednak chcąc go w Polsce zarejestrować, trzeba było przenieść układ kierowniczy na stronę lewą. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że takie rozwiązanie jest niezgodne z prawem. Nasz kraj nie może w ten sposób ograniczać używania pojazdów legalnie produkowanych w innych państwach. Już wkrótce ilość tzw. Anglików może się w Polsce zwiększyć, co nie cieszy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach.
Miejmy tego świadomość, że kierowca, który jedzie pojazdem z kierownicą po prawej stronie, ma ograniczoną widoczność wykonywania chociażby manewru wyprzedzania, co może zaskutkować spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa dla innych użytkowników ruchu, no bo niestety, żeby widział to, co dzieje się przed nim, musi się tym pojazdem wysunąć. Samochody z kierownicą po prawej stronie mają też inaczej skonstruowane światła, przystosowane do ruchu lewostronnego. Problemem mogą być też nawyki kierowców, całe dotychczasowe życie poruszających się tradycyjnymi samochodami. Będzie również ciężko przyzwyczaić się do siedzenia po prawej stronie, do obsługi dźwigni zmiany biegów lewą ręką. Dlatego myślę, że no, większość społeczeństwa nie pokusi się o zakup samochodu angielskiego. Pytanie, czy względy bezpieczeństwa będą podstawowym kryterium na przykład dla osób młodych, rozpoczynających dopiero swoją przygodę z czterema kółkami. Przestrogi to nic nie pomogą, bo tutaj bardziej będzie względy finansowe. Po prostu samochody mają być o wiele tańsze. No można przestrzegać, ale to pewnie każdy będzie patrzył na cenę. Chociaż naprawdę bezpiecznie jest u nas jeździć samochodem z kierunkiem po lewej stronie. Dla pracowników branży motoryzacyjnej nawet dotychczas rejestrowane samochody z przekładaną kierownicą miały obniżone standardy bezpieczeństwa. Taki samochód niestety ponosi bardzo dużą ingerencję w całą ramę samochodu, całą groć. Jest to przekładka całego układu kierowniczego, całej konsoli, poduszek powietrznych. Dlatego uważam, że jest to bardzo, bardzo niebezpieczne. Coraz więcej pojazdów z kierownicą po prawej stronie porusza się po naszych drogach. Czy powodują zagrożenie? Przy okazji wyroku Trybunału media przypomniały o wypadku, który w lutym wydarzył się w okolicach Zgierza. Pojazd z kierownicą po prawej stronie zderzył się z innym podczas wyprzedzania. Tylko na ile przyczyną była konstrukcja samochodu, a na ile brawura kierowcy. Dużo zależy od rozwagi kierującego. Jest generalnie ciężko cały czas, tak? No bo są takie sytuacje, że nie wiem, zmieszczenie się gdzieś w jakimś wąskim przejeździe, tak? Czy właśnie to wyprzedzanie. Także codziennie się jeszcze przyzwyczajam, ale myślę, że jeżeli ktoś lubi jeździć, tak? I potrafi jeździć, to nie jest mu bardzo ciężko się przyzwyczaić do tej strony kierownicy. Trybunał Sprawiedliwości, uzasadniając swój wyrok, stwierdził, że polskie przepisy i tak dopuszczały możliwość poruszania się takimi samochodami. Poza tym nasz kraj nie przedstawił dowodów, że pojazdy z kierownicą po prawej stronie wpływały na zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa na drogach. Studenci kierunków humanistycznych mogli uczestniczyć w szkoleniu realizowanym w ramach projektu Stań przed sądem, przekonaj się sam, którego celem jest upowszechnianie obserwacji rozpraw i posiedzeń sądowych. Beata Piechota sprawdzała, czy spotkało się ono z zainteresowaniem ze strony Zgierzan. Fundacja Courtwatch Polska nie ogranicza się terytorialnie. Organizuje wiele szkoleń na terenie całej Polski. Przyszła pora na Zgierz. Ma dwie funkcje. Po pierwsze aktywizacyjną, taką, żeby osoby zgromadzone na szkoleniu w ogóle zrozumiały, jaka jest idea tej naszej działalności i jaka jest potrzeba tego, żebyśmy my te szkolenia przeprowadzali. A drugim celem tego szkolenia jest jednak przekazanie pewnej podstawowej wiedzy, terminologii prawno-sądowej. Zainteresowanie jest na 30 miejsc, 24 miejsca są zajęte. Wzięcie udziału w szkoleniu umożliwia otrzymanie statusu obserwatora, czyli osoby, która może obserwować rozprawy i posiedzenia sądowe. Bycie obserwatorem to sprawdzanie, w jaki sposób jest stosowane prawo na sali rozpraw. Czy przede wszystkim, czy działa ono tak jak należy, a czy też nie ma żadnych uchybień. Tak, żeby każdy obywatel mógł być bliżej i sam zobaczyć, jak to wszystko wygląda. A wygląda niestety różnie. Fundacja dzięki sieci wolontariuszy w całej Polsce prowadzi monitoring rozpraw sądowych. Wynika z niego, że 1/2 rozpraw i posiedzeń rozpoczyna się niepunktualnie. W 3/4 sądów zdarzało się, że prokurator przebywał sam na sam z sędzią przed rozpoczęciem rozprawy. Zaobserwowano także niekulturalne i agresywne zachowania sędziów. Bazą i podstawą funkcjonowania są wolontariusze, którzy poświęcają swój czas prywatny, żeby chodzić do sądu i obserwować pracę tego sądu po to, żeby ten sąd działał lepiej. Oni nam później przesyłają swoje obserwacje z tych wizyt w sądach. Zwracają uwagę zarówno na nieprawidłowości, jak i na rzeczy dobre. Na tego typu szkolenia przybywają przede wszystkim studenci kierunków humanistycznych. Fundacja umożliwia zawarcie umowy wolontariackiej i zaliczenie praktyk.
Jest możliwość zaliczenia tego szkolenia, a później bycia obserwatorem, obserwatorką jako praktyk, ale to jest zależne od wydziałowego opiekuna praktyk, bo to też zależy, jak dana uczelnia na to patrzy. Myślę, że to jest ciekawa forma zdobycia doświadczenia, jakoś obycia z sądami, co też może poprawiać nasze szanse potem w zdobyciu pracy. Taka inicjatywa właśnie nas, studentów, może coś zmienić, jakieś dać nowe możliwości. Obserwatorami zostać mogą nie tylko studenci, ale wszystkie osoby pełnoletnie. Niezależnie to, w czym się interesujemy, czy studiujemy prawo, czy też zupełnie inny kierunek, tak więc jest to zupełnie otwarte i daje możliwość nabranie nowych doświadczeń, dzięki czemu myślę, że też w naszym życiu codziennym będziemy bardziej świadomi. Każde ręce do pracy w tym przypadku są potrzebne. Zarówno młodzi ludzie, jak i seniorzy, jak i ludzie w średnim wieku dysponują doświadczeniem, które jest wystarczające, żeby pójść do sądu i oczami zwykłych obywateli po prostu obserwować to, co tam się dzieje. Mam wątpliwości co do niezawisłości i sprawiedliwości w Zgierskim Sądzie. Miałem tyle przykładów, że się bardzo źle dzieje i dlatego dzwoniłem do Ministerstwa Sprawiedliwości, skierowano mnie do Court Watch, do Trybuny Obywatelskiej. I właśnie chcę reprezentować tą trybunę. Dzięki wolontariuszom fundacji do tej pory udało się zaobserwować ponad 17 tysięcy rozpraw. Informacją o szkoleniu kończymy dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego. Proszę o pozostanie z nami. W imieniu Kuby Niedzieli zapraszam na lokalny przegląd prasy. Żegnając się z Państwem, życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. Robert Janusz. Zarządzanie nieruchomościami Centrum. Łódź, ulica Łagiewnicka 12. Telefon 42 658 0053. Telefon 42 658 0053. Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, prywatnych, współwłasnych. Profesjonalna obsługa, najwyższy standard, konkurencyjne ceny. www.zncentrum-loc.pl